Witam Was w ostatniej części trylogii opowiadającej o uniwersum ukrytych pomieszczeń. Spośród 18 nieb zostało nam do zwiedzenia jeszcze 6, oznaczonych literami od M do R. Tak więc usiądźcie wygodnie, a ja zapraszam do oglądania. Zanim jednak przejdziemy do omawiania pozostałych nieb, chciałbym nieco powiedzieć na temat niewidzialnego stanu San Andreas w tym uniwersum. Tak się bowiem składa, że we wszystkich niebach widoczne są nie tylko te 3 fragmenty mapy, ale też parę innych obiektów. Są to przede wszystkim drzwi, z którymi postacie mogą wchodzić w interakcje, m.in. te na Grove Street, czy prowadzące do domów naszych dziewczyn. W Verdant Bluffs, będącej jedną z dzielnic Los Santos, występuje obok siebie całe mnóstwo drzwi, ale tych jednak nie da się otworzyć. A wzdłuż jednej z ulic niedaleko wycinka wokół atrium znajdziemy także szereg świateł. Nie wiadomo dlaczego akurat one są tutaj widzialne. Tuż obok wycinka w San Fierro natrafimy na samotnie stojący dźwig. I tutaj chciałbym nadmienić, że wszystkie dźwigi, z których możemy korzystać, nadal są widzialne. Takie jak ten w Las Venturas, czy ten w Kamieniołomie. Oczywiście to nie są wszystkie obiekty, jakie możemy napotkać w niewidzialnym świecie. Ograniczyłem się jedynie do, moim zdaniem, tych najciekawszych. Wróćmy jeszcze na chwilę do nieba bez pierwszej części. Okazało się bowiem, że istnieje w nim jeszcze jeden interior, którego wam nie pokazałem. Mianowicie szkoła jazdy w San Fierro. Ale bynajmniej nie jest to moja wina. Pomieszczenie to nie zostało zaznaczone na mapie, z której korzystałem. Ale dzięki edytorowi map możemy się także przekonać, że znajduje się ono nad swoją prawdziwą lokalizacją w grze. A teraz przejdźmy wreszcie do następnych nieb. Niebo M. Jeśli chodzi o niebo M, to mamy tutaj taki problem, że nie można skorzystać ani z mapy tegoż nieba, która jest zorientowana w stosunku do siłowni w Ganton, ani też z mapy całego uniwersum. Dlatego wpadłem na pomysł, aby eksplorację zacząć od interioru trzeciego kasyna dostępnego w grze. Kojarzycie je w ogóle? Nie znajdziemy je przy głównej alei w Las Venturas, tylko przy bocznej ulicy gdzieś w północnej części miasta. I w przeciwieństwie do Caliguli czy Four Dragons, wnętrze to nie występuje nad swoją prawdziwą lokalizacją w grze. Lecąc na zachód, dotrzemy do salonu fryzjerskiego Macisla, czy jak to się tam czyta. Jego budynek znajduje się w południowo-wschodnim Los Santos. Na północ od fryzjera zlokalizowany jest pokój w motelu w Angel Pine. Jest to miejsce, gdzie w cutscence przed misją Krwawe Żniwa po raz pierwszy spotykaliśmy postać Truffa w obecności oficera Tempeniego. Po całym pokoju da się swobodnie chodzić, dzięki czemu możemy zobaczyć takie kwiatki jak brak detekcji kolizji na niektórych obiektach, niewidoczny znacznik, który przenosi nas do tego miejsca, a także niewidzialne pomieszczenie, do którego prowadzą niematerialne ściany. Teraz musimy przebyć długą drogę na południowy wschód. Na jej końcu znajdziemy ostatni interior w tym niebie, czyli nieużywaną kryjówkę. Dom posiada 2 piętra i jest zaprojektowany symetrycznie. Na parterze mamy po jednym pokoju z lewej i z prawej strony, zaś po środku znajduje się salon oraz schody prowadzące na piętro. Na górze mamy 2 kolejne pokoje, a także wejście do garderoby. Jedyne czego w tym interiorze brakuje, to ikony zapisu gry. Kryjówka ta początkowo miała być dostępna w Los Santos. A skąd o tym wiadomo? To akurat proste. Jeżeli znajdziecie ją sobie w edytorze map i klikniecie na nią prawym przyciskiem myszki, to na początku nazwy pliku będziecie mogli zobaczyć 2 litery. Są to inicjały LA, a jako że wszystkie pliki mające takie oznaczenie są powiązane z Los Santos, to możemy ustalić w jakim mieście miała się ta kryjówka znajdować. Według mapy na stronie wiki.gta.org, obok nieużywanego safehouse'u znajduje się też jeszcze jeden interior. Tylko problem jest taki, że w tej okolicy nie udało mi się niczego dodatkowego znaleźć. Widocznie jest to jakiś błąd ze strony autorów tej mapy. Niebo N. Eksplorację nieba N zaczniemy od sklepu Zero, który występuje idealnie nad swoją lokalizacją w grze. I stąd będziemy się teraz poruszać na wschód. Tutaj znajduje się sklep 24/7. Nieco dalej mamy obok siebie 2 sklepy Ammunition. Jeden z Fort Carson, a drugi z El Quebrados. Niedaleko stąd został zamieszczony interior kolejnej restauracji. Jak się pewnie domyślacie, jest to miejsce, w którym możemy spędzić randkę z naszą dziewczyną.
i zauważyłem, że całe to pomieszczenie w ogóle nie posiada detekcji kolizji. Nie tylko podłoga, ściany oraz sufit, ale nawet siedzenia i stoły. Dlatego obowiązkowo należy tutaj włączyć tryb jetpacka. I o ile część przeznaczona dla klientów jest dobrze oświetlona, tak miejsce, gdzie znajduje się lada oraz pokój dla personelu, zalane jest wręcz egipskimi ciemnościami. Nie wiem, czy to było zamierzone przez twórców, czy też nie, ale nazwa tej restauracji, która brzmi Tajemnicza Dolina, częściowo chyba nawiązuje do mrocznego klimatu tej części interioru. A jeszcze dalej na wschód występuje siłownia w San Fierro, gdzie można się nauczyć azjatyckich sztuk walki. Znana jest ona także pod nazwą Cobra Martial Arts. A teraz polecimy sobie na północ. Na tym samym południku, co oba sklepy Ammunition, możemy znaleźć wnętrze komisariatu policji w Los Santos. Dodam, że komisariat w Dillimore korzysta z tego samego interioru. Następnie mamy dom ostatniej już naszej dziewczyny, jaką jest Millie. Jest to jedyny tego rodzaju domek, do którego mamy normalnie dostęp. Odwiedzaliśmy go w grze dwukrotnie. Raz w misji Klucz do jej serca, a drugi kiedy mieliśmy stąd zabrać kartę dostępu naszej dziewczyny. Lecąc jeszcze dalej na północ, dotrzemy do kolejnego domu do obrabowania, opatrzonego przeze mnie numerem 19. I jest to jeden z największych tego typu domków w całej grze. Posiada on dwa piętra oraz całe mnóstwo pokoi. Naprawdę, tak pokaźnych rozmiarów posiadłości jeszcze nie było w tej serii. A poza tym to dosłownie wszystkie ściany w tym interiorze zostały pomalowane na niebiesko. Na północny zachód stąd znajduje się kolejny dom, do którego możemy się włamać. Ten jednak nie jest już tak duży jak ten poprzedni. Z kolei na północny wschód umieszczony został dom publiczny Fanny Butters. Tak jak te dwa burdele z nieba B, jest on nieużywany przez grę i tylko wisi opustoszały gdzieś w tym uniwersum. Lokal ten jest połączeniem baru i klubu stripteaserskiego. Oprócz lady, gdzie swoją pracę miał wykonywać barman, znajdują się cztery pokoje prywatne. Brakuje tu tylko muzyki przygrywającej w tle. Interior tak właściwie jest już prawie gotowy do oddania graczom do użytku, tylko trzeba by jeszcze dopracować kilka szczegółów. Niektóre obiekty nie posiadają detekcji kolizji, a lustro traci swoje właściwości, kiedy się od niego oddalamy. Jak pewnie już wiecie, każdy nieużywany interior posiada przy swoich drzwiach znacznik, który nas do niego prowadzi. Ale nie w tym przypadku, bowiem tutaj niewidzialny znacznik występuje na zewnątrz lokalu, co prawda w linii prostej od wejścia. Nad motelem Jefferson znajdziemy aż trzy kryjówki tuż obok siebie. Pierwszy interior dzielą wszystkie safehouse'y zlokalizowane na wsi. Ale czy macie może teraz uczucie, że już widzieliście to miejsce wcześniej? A co jeżeli wam powiem, że dom do obrabowania numer 20 jest do niego wręcz identyczny? Różnica polega tutaj jedynie na tym, że w miejscu garderoby znajduje się łazienka, a tam gdzie jest ikona dyskietki, mamy kuchnię. Drugi interior wykorzystują niektóre kryjówki w San Fierro, jak na przykład ta w Chinatown, i nie znalazłem żadnych jej kopii w grze. Trzecia kryjówka, której ściany są pomalowane na kolor zielono-niebieski, też nie wyróżnia się niczym nadzwyczajnym. Ale jest coś, na co chciałem zwrócić waszą uwagę. Wiecie, jak nazywa się ona w plikach gry? Jej nazwa brzmi Cunt House. Tłumaczenie tego pozostawię wam. Niebo O. Niebo te zostało nazwane literą O jak... O kurwa! Jak tu mało interiorów. Mamy ich tutaj zaledwie trzy sztuki. Pierwszym z nich jest wnętrze domu pułkownika Furberga, które znajduje się nad swoim budynkiem w grze. Miejscówkę tą odwiedzaliśmy w misji Domowa Inwazja, podczas której musieliśmy stąd ukraść skrzynki z bronią, aczkolwiek mamy do niego dostęp przez całą grę. I nie uwierzycie, ale mamy tutaj kolejną zrzynkę z innego interioru. Układ pomieszczeń tej chałupy opiera się na identycznym planie co dom CJ'a. Obraz chyba mówi sam za siebie. Kolejnym interiorem jest kryjówka numer 5. W pierwszej części wspominałem, że jeden z domków do obrabowania jest jej zwyczajną kopią. A ostatnim pomieszczeniem w niebie O jest 21 dom do włamania się. Jest on naprawdę minimalistyczny. Składa się on jedynie z przedpokoju, salonu, kuchni i łazienki. Niebo P. W niebie P znajduje się wnętrze Clucking Bell. A jako, że wszystkie lokale tej sieci wykorzystują ten sam interior, ja postanowiłem wejść do tego we wschodnim San Fierro. Gdy z Clucking Bella polecimy na południowy wschód, to dotrzemy do kryjówki w Prickle Pine. Tak, to jest ta sama kryjówka, która posiada dziurę w suficie. A dosłownie tuż obok znajdziemy drugi nieużywany pokój w motelu. Mówiłem o nim w poprzedniej części, to jest ten z żółtą i beżową kołdrą. Tak dla przypomnienia, pierwszy pokój w motelu widoczny jest w niebie F. A teraz przed wami najwyżej położony interior w całym uniwersum.
Na wysokości niemal 2000 jednostek znajduje się wnętrze samolotu Andromada. Byliśmy tutaj w misji Schmuggler, podczas której musieliśmy dogonić ten samolot na motorze, a następnie podłożyć w nim ładunki wybuchowe i wyskoczyć z niego na spadochronie. Jednak samo wnętrze to nie wszystko, co się tutaj znajduje. Gdy przeniesiemy się na zewnątrz, to zobaczymy, że mamy tu dosłownie cały samolot. Już pominę fakt, że jest on zdecydowanie za duży w porównaniu do prawdziwego samolotu w grze. Ale ciekawe, że twórcy dodali tu cały model Andromady, pomimo że podczas misji w ogóle go nie widać, tylko siedzimy w środku przez cały czas. Zastanawia mnie też, dlaczego jego przednia szyba jest pokryta czerwienią. Czy w kabinie pilota doszło do jakiejś brutalnej rzezi? Na północ od tego samolotu i na dużo niższej wysokości znajdują się dwa ostatnie domy do obrabowania w tej grze. W domku numer 22 możemy od razu znaleźć pistolet. Ale to, na jakim planie opiera się ta posiadłość, to jest kompletny absurd. Zaraz za drzwiami wejściowymi znajduje się pokój dzienny. Dalej mamy kuchnię, a w niej drzwi prowadzące do przedpokoju. A stąd możemy się dostać do łazienki i do jeszcze jednego pokoju. Aż chciałoby się zapytać... Jaki debil to tak zaprojektował? A w tym oto miejscu występuje już ostatni, 23 dom do włamania się. Ten cechuje się już dużo większymi gabarytami i bardziej sensownym układem pomieszczeń. Mamy tutaj dwa piętra oraz po kilka pokoi na górze i na dole, do których dostaniemy się poprzez hol. I nie wiem, czy to was jeszcze zdziwi, ale domek ten jest kopią kryjówki w Prickle Pine, zresztą już nie jedyną. Czy naprawdę twórcy myśleli, że nikt nie zauważy tego podobieństwa? No cóż, przejdźmy do następnego nieba. Niebo Q. Oglądanie przedostatniego nieba zaczniemy od interioru baru. W grze występują łącznie trzy takie lokale, po jednym w każdym mieście. A jako że wszystkie dzielą to samo wnętrze, ja postanowiłem zajrzeć do baru Misty w San Fierro. Można tu zagrać w bilarda, a także spędzić randkę z naszą dziewczyną. Na południowy wschód od tego pomieszczenia znajdziemy ostatnią kryjówkę w grze. Ten oto malutki domek możemy zakupić w Los Santos. Zaś na północny wschód od baru występuje biuro kasyna Four Dragons. Tutaj rozgrywały się cutscenki w misjach, które zlecał nam Woozy, kiedy rozkręcił swój biznes w Las Venturas. Wiążą się z nim dwie dziwne rzeczy, o których chcę wam teraz opowiedzieć. Po pierwsze, część tego biura jest wypełniona detekcją kolizji, a część nie. I w tej drugiej części możemy zauważyć, że podłoga, ściany oraz sufit są niematerialne i że kule przez nie przenikają. A po drugie, pomieszczenie to nie jest zawieszone wysoko nad ziemią, bowiem jego współrzędna Z wynosi około 30 jednostek. Postanowiłem oznaczyć interior ładunkami wybuchowymi i wrócić do tego miejsca w normalnym świecie. To, co wtedy zobaczyłem, było dla mnie nie lada zaskoczeniem. Otóż bomby znajdowały się w takich miejscach, że sprawiały wrażenie, jakoby interior częściowo wystawał poza fizyczny budynek kasyna. A kiedy zerknąłem, jak to wszystko wygląda w edytorze map, to okazało się, że tak faktycznie jest. Biuro znajduje się częściowo wewnątrz budynku, a częściowo na zewnątrz. I to wyjaśnia tą dziwaczną hecę z detekcją kolizji. A tutaj macie jeszcze podgląd na pokój woźnych tegoż kasyna. Jak widzicie, całkowicie lewituje on w powietrzu. Niebo R. Niebo R jest już ostatnim niebem w tym uniwersum. A wejdziemy do niego poprzez garderobę, która jest we wszystkich naszych kryjówkach. Zauważyłem, że na mapie tegoż nieba znajduje się ona nieco na północ od kryjówki w Verdant Bluffs. Żeby więc orientacja mapy w grze zbytnio się u mnie nie różniła, postanowiłem wejść do garderoby w tejże kryjówce i stamtąd kontynuować podróż. Wszystkie lokalizacje, jakie będę pokazywał, będą na niemal tych samych miejscach, co na wiki GTA.org. Zaraz obok garderoby znajdziemy ostatni sklep odzieżowy w grze, jakim jest Didier Zachs. I znowu mówię słowo ostatni, bo nasza podróż powoli się już kończy. W tym miejscu na mapie występuje ostatni stadion w grze. Odbywa się na nim event zwany Kickstart, w którym musimy zebrać na Sanchezie kolorowe znaczniki i w ten sposób zdobyć co najmniej 26 punktów. Tutaj możemy też spotkać zmutowanych kibiców, którzy są o wiele wyżsi niż nasz bohater. Jednak arena razem z trybunami nie zajmują całej powierzchni stadionu, a w tej oto powstałej luce zobaczyć można ciekawą teksturę w paski. Naszą podróż po uniwersum pomieszczeń zakończymy tam, gdzie w ogóle zaczynaliśmy całą przygodę w San Andreas. W niebie R znajdują się trzy interiory, które zostały wykorzystane w pierwszej cutscence w grze. Mamy tu terminal lotniska w Liberty City, gdzie CJ kładł swoją walizkę na taśmociąg, następnie terminal w Los Santos, w którym bohater odbierał swój bagaż oraz ulicę, na której wsiadał do taksówki, aby wrócić na Grove Street. Nie będę ich tutaj dokładnie omawiał, bo zrobiłem już to w odcinku o tajemnicach, jakie skrywa w sobie wprowadzenie do gry.
Jednak jest jedna rzecz, o której zapomniałem tam wspomnieć. Otóż wszystkie te trzy miejscówki są połączone ze sobą jedną wielką płaską powierzchnią, po której można swobodnie chodzić. Powierzchnia ta stanowi podłogę dla terminalu w Liberty oraz sufit dla terminalu w Los Santos. I o ile ten pierwszy interior można zwiedzać stojąc na własnych nogach, tak w tym drugim musimy się posłużyć trybem jetpacka, bo podłoga nie ma tutaj detekcji kolizji, a jedyną rzeczą, która ją posiada, są wózki bagażowe. Znajduje się tu także niewidzialny znacznik, który przenosi nas do tego miejsca. A na osobną uwagę zasługuje ulica przy lotnisku. Otóż mamy tutaj nie tylko samą ulicę, ale też całą przednią ścianę terminalu. I co więcej, ściana ta nie ma żadnego odzwierciedlenia w Los Santos, ani też w San Fierro czy Las Venturas. Tak naprawdę zapożyczono ją z GTA 3. Do tej pory widzieliśmy kopie pomieszczeń tylko w obrębie San Andreas, a tutaj okazuje się, że twórcy dokonali kopii z innej gry. Zastanawiające jest to, dlaczego w ogóle oni to zrobili. Przecież ani tej ściany nie widać w żadnym momencie cutscenki, ani też nie jest ona jakoś specjalnie wykończona. Prawda, że jest to dziwna sprawa? Jeszcze jak. I tym samym nasza przygoda w uniwersum ukrytych pomieszczeń dobiegła wreszcie końca. W przeciągu tych trzech odcinków zwiedziliśmy łącznie 143 interiory. I to nie licząc miejscówek, jakie znajdują się w normalnym świecie. To tylko pokazuje, jak bardzo ambitnym projektem było w tamtych czasach GTA San Andreas. A wszystkim tym, którzy byli ze mną przez ten cały czas, dziękuję z całego serca za uwagę i zapraszam na następne materiały. Zagadka na dziś. Co może być przyczyną zjawiska, które za chwilę zobaczycie? Piszcie w komentarzach.